Jak się nazywa wasz zespół? Kropka. Nazywamy się Kropka. Kto prowadzi zespół? Pani Joanna Markiewicz. Jak długo śpiewacie już? Śpiewam od 2-3 lat. Na pewno? Tak. Czy bardzo lubicie śpiewać? Tak. Bardzo. A jakie są wasze ulubione piosenki? Długo by się zastanawiać. Jakieś parę chociaż. Szkoda powiedzieć. Ale jakieś, na pewno jest jakaś... Święta. Żyj do przodu. Na pasterkę. Kiedy będziesz zakochany. A gatunki muzyczne? Jakieś macie... Słuchamy różnych gatunków muzyki. Preferujecie? To już no. Mam wyciczone. A reszta? Na pasterkę. To samo. Różne, tak? Tak. I jak często występujecie? Występujemy na różne śpiewy, na każdych które są w Dożynki, Dzień Mamy, Wigilia, coś takiego. Różne uroczystości. Jakieś uroczystości szkolne. Dzień Niepodległości. A gdzieś poza szkołą też śpiewacie? Jak są konkursy? No tak, jest konkursy. To jest w ZOK-u, w MC-ku, w Atrium. Jako zespół? Tak. Śpiewacie? No, jako zespół czasami, a czasami jako soliści, tak indywidualni. Ja jako solistka uczęszczam do MCK, do Młodzieżowego Centrum Kultury, do pani Anny Biłowarczyk do zajęcia. Oraz do pani Markiewicz z zespołu. Czy możecie powiedzieć, jakie nagrody dostałyście, bo pewnie jakieś wyróżnienia macie, czy tam w konkursach? Trzecie miejsce w Dolnym Śląsku. Pierwsze miejsce w rejonowym przeglądzie kolęd. Drugie miejsce w rejonowym przeglądzie kolęd. MCK. Trzecie miejsce w rejonowym konkurs. A jako zespół też? No, mieliśmy wyróżnienie MCK w tamtym roku za piosenkę Cicha Noc. Ty też. A indywidualnie od kiedy śpiewacie? Tak, ja na przykład amatorsko jeszcze. Ja na przykład śpiewam od 3 lat. Jak miałam 3 lata, to po prostu zaczęłam śpiewać. Miałam 4 lata. A ja 3. A reszta? 7, 6. Roku. Ja też. Czyli niektórzy dłużej, a niektórzy niedawno. Ja śpiewam będąc w przedszkolu. A śpiewacie w domu, w łazience, w pokoju? Pod prysznicę najczęściej. Jakiś ulubiony teledysk macie, który wam się podoba? Nie. Wszystkie są fajne. Kangnam Style. Może zatańczycie od razu, pokażecie, bo ja nie wiem, który. Czy chcecie nagrać taki teledysk z was, znaczy zespołem, czy też indywidualnie? No bardzo. Tak? A utwór wtedy, jaka piosenka by była? Żyj do przodu. Chyba coś takiego skocznego, tak? Do tańca bardziej, tak? Czekaj, nie. Czy w życiu chcecie więcej śpiewać? Tak. Jako zespół. Soliści, tak? Soliści. Indywidualnie. Zespół też poleci. Czy śpiewacie rodzeństwu? Nie. A mamie i tacie? Tak. Macie tremę podczas występów? No na początku, nie. Na początku zawsze jest, ale później jak się wychodzi na scenę, to ona już znika. Bardzo. Ale trema jest tu w szkole, czy tam na konkursach? No, na konkursach jest mniejsza, ale w szkole jest większa, dlatego że się śpiewa przed swoimi ludźmi, których się zna. Myślałam, że tutaj już śpiewacie tyle, to już trama mniejsza na konkursie. Nie, właśnie tak mniejsza tam na konkursie. Tak? To dobrze, cieszę się. Dużo ćwiczycie, żeby tak ładnie śpiewać? Dużo bardzo. Czasami 6 godzin dziennie. Czasami. Jak dobrze pójdzie. To bardzo dużo. W piątek wszystkie lekcje ćwiczyliśmy. Czasami czy to frajda jest tak śpiewać tak ładnie? Tak. 2-3 godziny śpiewać? Na początku tak, bo się zwalnia z lekcji, ale później to nie za bardzo.
Yeah.